Dzisiaj odbywa się pierwsza sesja nowej Rady Miejskiej, zaprzysiężenie radnych, burmistrza. No i zobaczymy, jakie mają plany i nadzieje na nadchodzącą kadencję. W związku ze składem aktualnej Rady nadzieje moje są bardzo duże na wielkie zmiany i na zdziałanie wiele dobrego dla Konstancina Jeziorny. Szanowni Państwo, jesteśmy w przerwie obrad. Za chwilę będzie wybierany przewodniczący Rady. Miejmy nadzieję, że ponad podziałami ustalimy dobrego przewodniczącego i że Konstancin będzie rozwijał się w sposób zrównoważony. Mamy taką szansę, mamy super ekipę teraz nowych radnych i jest bardzo dużo rzeczy do zrobienia w Konstancinie i miejmy nadzieję, że wszystko będzie udało nam się powoli realizować. Szanowni Państwo, chciałem pogratulować radnym nowej kadencji i panu burmistrzowi. Myślę, że jest tutaj bardzo dobra perspektywa współpracy między radnymi na wyższym poziomie niż miało to miejsce w poprzedniej kadencji, gdzie tak naprawdę ja na przykład musiałem się skupiać na tym, żeby interesu publicznego bronić w sposób taki, że trzeba było blokować złe rzeczy. A już na te takie dobre perspektywy takiej szerokiej nie było. Natomiast teraz widzę trochę szerzej. Gratuluję jeszcze raz. A jak ta kadencja będzie wyglądała? Myślę, że na początku będzie takie, powiedzmy, tak zwane korki od szampanów wystrzeliły, dużo się dzieje, jest dobra energia, potem trochę to opadnie, bo to jest naturalna kolej rzeczy. Później się trochę unormuje, no i tematy przyjdą bardzo trudne. I to już będzie prawdziwy test, eksperyment na żywo dla naszych nowych radnych i pana burmistrza. Oby się udało przejść to wszystko poprzez te trudności do przodu, czego bardzo życzę. Dziękuję. Witam serdecznie, Bogusław Komosa. Mam swój program działania w tej kadencji, tylko po prostu wątpię, czy większość będzie chciała go realizować. Pierwsze to jest rozliczenie poprzedniej ekipy, sprawdzenie dokładnego stanu finansowego, utworzenie planu kadencyjnego, utworzenie Młodzieżowej Rady Miejskiej, stworzenie różnych dokumentów, które w tej chwili nie obowiązują w naszej gminie, takich jak strategia rozwoju gminy, dobra współpraca z sąsiednimi samorządami, czyli ze starostwem powiatowym, z gminami Góra Kalwaria, Piaseczno i z dzielnicami Wilanów, Ursynów. Jest bardzo dużo pracy w tej kadencji. Dużo jest nowych radnych. Liczę, że też niektóre moje postulaty zostaną zrealizowane. Witam Państwa, Szanowni Państwo. Przede wszystkim chciałam tutaj zapewnić, że będziemy wszyscy razem wspólnie pracować nad tym, żeby nasza gmina się rozwijała. Mam nadzieję oczywiście, że będziemy wszyscy otwarci, mimo że pochodzimy z różnych środowisk i mamy inne poglądy polityczne, to będziemy razem pracować, aby nasz urząd był otwarty i tak jak zapewnialiśmy podczas kampanii, że będzie otwarty, że będzie można tutaj przyjść z wszystkim, to zapraszamy wszystkich wszystkich Was na komisję, zapraszamy Was na sesję, zapraszamy do tego, żeby dzielić się z nami swoimi problemami, opowiadać o swoich wątpliwościach. My postaramy się na nie wszystkie odpowiedzieć i rozwiązać wszystkie problemy, albo przynajmniej większość z nich. Witam serdecznie. Jesteśmy właśnie po głosowaniu na pierwszej sesji Rady Gminy Konstancin Jeziorna. I co ciekawego, że jeszcze niedawno trudno było się spodziewać, że tyle młodzieży będzie w tej Radzie. Ja jestem bardzo, bardzo zadowolony, że chyba 1/3 Rady to jest właśnie młodzież, co jest naprawdę budujące. Przez 5 lat byłem radnym Sejmiku Województwa Mazowieckiego i muszę podkreślić, że moja współpraca z Kazimierzem Jańczukiem, byłym już burmistrzem, i z jego zespołem była bardzo dobra i chciałbym to podkreślić. Zresztą podszedłem do Kazimierza, pogratulowałem, podziękowałem. No i cóż, mamy zmianę. Mam nadzieję, albo jestem pewien, że to jest zmiana na bardzo dobre. Michał jest osobą, która potrafi budować zespół, jest przedsiębiorczy, bardzo pracowity i mam nadzieję, że to będzie ogromny kolejny krok w rozwoju Konstancina. Dziękuję bardzo. No dobrze, nie będę ukrywał, że to jest bardzo duża zmiana dla Konstancina.
Chyba jestem dumny z naszej gminy i mieszkańców, że nie daliśmy się ani spadochroniarzom, ani ludziom z przeszłości, ani tym, którzy mówili, o chodźcie, będzie fajnie, tylko naprawdę postawiliśmy na tych, którzy mieli konkret, chcieli zaproponować dialog i taką mam nadzieję na tą nową kadencję, że to będzie kadencja naprawdę dialogu, słuchania mieszkańców, wspólnego wypracowywania rozwiązań, a potem no, akceptowania tych, które wspólnie w jakiś sposób wybierzemy, ale właśnie podkreślam jeszcze raz, wybierzemy w formacie dialogu. I tu nie ukrywam, że z panem burmistrzem Wiśniewskim taką gdzieś przeszłość mam, że nie zgadzamy się i nie zgadzaliśmy się w wielu kwestiach, ale zawsze rozmawialiśmy i to on deklaruje i mam nadzieję, że tak będzie ta kadencja wyglądała. Ja też nie ukrywam, że mam nadzieję, że wreszcie w Konstancinie postawimy na przyrodę, bo mamy w tym zakresie ogromne zaległości, a wstyd by było, gdyby gmina uzdrowiskowa naprawdę na tą przyrodę bardzo mocno nie postawiła. Powodzenia. Dzień dobry, szanowni państwo, Filip Prawski, Komitet Wyborczy Wyborców Współpraca Ponad Podziałami. Dzisiaj pierwsza uroczysta sesja, trwają wybory przewodniczącej Rady Miejskiej. Generalnie liczymy na to, że ta kadencja będzie o wiele bardziej udana od poprzedniej, troszeczkę zmarnowanej. Jest dużo nowych radnych, młodych osób, ale też doświadczonych, które były kiedyś w naszym samorządzie. Natomiast z poprzedniej kadencji uchowały się 6 radnych. Jest to bardzo duża zmiana, nowy burmistrz, bardzo duże nadzieje, duże oczekiwania nas wszystkich, radnych, ale i mieszkańców. Życzę państwu i nam wszystkim tutaj, że oczekiwania zostaną spełnione i nasza gmina będzie zupełnie inaczej wyglądała przez te 5 lat i za 5 lat, niż miało to miejsce dotychczas. Dziękuję bardzo. Witam państwa bardzo serdecznie, nazywam się Tomasz Nowicki, jestem radnym Rady Miejskiej Konstancina Jeziornej 9 kadencji. Właśnie trwa pierwsza sesja, na której wybieramy prezydium Rady. Wybraliśmy również nowego burmistrza gminy Konstancin Jeziorna. Jako radny, który wraca po 5-letniej przerwie do działalności społecznej, samorządowej, liczę na współpracę wszystkich radnych, którzy się dostali, nowych radnych, którzy po raz pierwszy będą obejmowali urząd, radnych, których już znam z działalności, a także współpracę z nowym burmistrzem. Liczę na dynamiczną współpracę, na energiczną współpracę, na realizację projektów, które zgłaszałem ja, które zgłaszali moi koledzy, koleżanki, ale także, którzy zgłaszał pan burmistrz. Wierzę, że te 5 lat będzie dobrym czasem dla mieszkańców Konstancina Jeziorny, dla rozwoju naszej gminy i dla realizacji wszystkich planów i pomysłów, które zgłoszą mieszkańcy w trakcie tej kadencji. Zapraszam wszystkich serdecznie do współpracy. Dziękuję bardzo. Na nadchodzącą kadencję mamy nadzieję na współpracę z każdym z ugrupowań. Mamy nadzieję na dobre relacje i komunikację z mieszkańcami. Mamy nadzieję na to, że zostaną dostrzeżeni zarówno młodzi, jak i starzy mieszkańcy. Mamy nadzieję, że to będzie współpraca bez żadnych granic i pełna niesamowicie dobrych dla naszych mieszkańców decyzji i rozwoju dla naszego miasta i gminy. Dzień dobry państwu. Jestem dzisiaj na pierwszej sesji Rady Miejskiej. Moje nazwisko Marek Skowroński. Kandydowałem w ostatnich wyborach zarówno do Rady Miejskiej, jak i również na urząd burmistrza. Burmistrzem nie jestem, natomiast jako radny Rady Miejskiej dzisiaj złożyłem ślubowanie i będę walczył o to, żeby te najważniejsze punkty mojego programu wyborczego, z którym szedłem do wyborów, programu zatytułowanego Więcej dla mieszkańców, były realizowane. Chciałbym, żeby ta kadencja była przełomem w budowie obwodnicy Konstancina. Ta droga jest bardzo, bardzo nam potrzebna i przez 13 lat rządów ustępującego burmistrza tak naprawdę ten czas uważam za całkowicie zmarnowany. Chciałbym, żeby w tej kadencji do budowy, nie tylko projektowania, ale do budowy tej drogi doszło. Chciałbym doprowadzić do tego, żeby gmina pozyskała teren na targowisko. Najlepiej w tym miejscu, w którym ono obecnie się znajduje. Chciałbym doprowadzić do uchwalenia planu ogólnego miasta i całej gminy, a także brakujących planów miejscowych. Chciałbym doprowadzić do tego, żeby ulice tam, gdzie ich jeszcze nie ma, zwłaszcza na terenie Skoliwa Północno-Zachodniego, zostały zbudowane. Chciałbym, żeby pieniądze publiczne nie były marnowane, żeby te okropne doświadczenia ostatniej kadencji były już tylko historią.
pracują, żeby jak najwięcej z tych środków publicznych, które zostały zdefraudowane, udało się odzyskać. Myślę, że jest wiele spraw, w których będę wspierał władze gminy, w tych sprawach, w których będą one działać na rzecz mieszkańców. Jeżeli będę uważał, że władze gminy nie realizują celu publicznego, tylko cele innych osób, grup, różnych środowisk, które są sprzeczne z celem publicznym, będę oczywiście przeciwny temu. Taka jest rola radnego. Rada jest organem kontrolnym w stosunku do działań burmistrza. Ja taką rolę także w tej Radzie będę chciał spełnić i będę pracował w Radzie Miejskiej przez najbliższe 5 lat. Dziękuję bardzo. Dzień dobry wszystkim Państwu. Chciałam powiedzieć, że jestem już oficjalnie radną gminy Konstancin Jeziorna. Zapewniam, że nadal będę walczyła o łąki oborskie, o zielone tereny dla konstancinian, dla nas wszystkich, o trasy rowerowe, o łatwiejszy dostęp do różnych miejsc. Wszystko przed nami. Dziękuję. Drodzy Państwo, drodzy mieszkańcy, bardzo dziękuję za wybór na urząd burmistrza Konstancina Jeziorny. Jest mi szalenie miło. Obiecuję sprawować ten urząd z ogromnym poświęceniem i uznaniem dla wszystkich mieszkańców. Bardzo dziękuję za wybór tej Rady Miejskiej. Cieszę się, że będę z Państwem współpracował. Od dziś chcę powiedzieć, że i ja, i Państwo jesteśmy wspólnie nie radnymi danego okręgu, tylko radnymi dla całej gminy, a ja jestem burmistrzem wszystkich mieszkańców. Tych, którzy głosowali, tych, którzy nie głosowali. Tych, którzy nie głosowali, będę szczególnie zachęcał do udziału w życiu naszej społeczności. To, co jest dla mnie ważne i najważniejsze, to otwarty dialog ze wszystkimi mieszkańcami. Będę szczególnie mocno zachęcał mieszkańców do udziału w pracach w komisjach merytorycznych oraz do udziału w radach miejskich. Jęczyńska Iwona. Ślubuję. Filip Lawski. Ślubuję, tak mi to pomóż Bóg. Stanczyk Patrycja. Ślubuję, tak mi to pomóż Bóg. Grzegorzewski Adam. Ślubuję. Borowska Anna. Ślubuję, tak mi to pomóż Bóg. Siudzińska Iwona. Ślubuję, tak mi to pomóż Bóg. Śliwka Irena. Ślubuję, tak mi to pomóż Bóg. Nowicki Tomasz. Ślubuję, tak mi to pomóż Bóg. Skowroński Marek. Ślubuję, tak mi to pomóż Bóg. Bogusław Komusa. Ślubuję, tak mi to pomóż Bóg. Komać Osińska Karolina. Ślubuję, tak mi to pomóż Bóg. Wasilewski Krop. Ślubuję. Mędala Michał. Ślubuję. Biernacki Rafał. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Podsiadło Krzysztof. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Jacyna Katarzyna. Ślubuję. Dworniak Jagodzka Gabriela. Ślubuję. Kryczko Magdalena. Ślubuję. Bukowińska Monika. Ślubuję. Skonecka Izabela. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Obejmując urząd burmistrza gminy Konstancin Jeziorna, uroczyście ślubuję, że dochowa